Dzień dobry, ja nazywam się Michał Pieszkowski. Mamy 12 października 2019 roku. Naszym gościem jest pan Jan Płaza. Spotykamy się w Kępnie, w Muzeum Ziemi Kępińskiej. Chciałbym, aby pan opowiedział o swoich związkach z tym miastem, miastem niezwykłym, miastem trzech wielkich kultur. Jakie są pana pierwsze wspomnienia związane z Kępnem? No przede wszystkim nie urodziłem się w Kępnie, bo urodziłem się pod Kępnem. Do Kępna trafiłem do liceum w 1951 roku i od tego czasu praktycznie jestem związany najpierw przez 4 lata, a od 1963 roku praktycznie do dzisiaj całkowicie jestem związany z ziemią kępińską. Jeżeli chodzi o czas okupacji, no pamiętam pewne fragmenty z okupacji, bo miałem już 8 lat, kiedy wchodzili Rosjanie. Doskonale pamiętam wejście wojsk radzieckich, wywózkę Polaków w 1944 roku na roboty do Niemiec i wywózkę na tak zwane okopy, a po niemiecku to się nazywało Einsatz. Mhm. Niemcy wtedy tworzyli umocnienia wzdłuż Warty i tu z naszego regionu wywozili furmankami i pociągami do Charówki, do roboty, bo tam chodziło się od 6 rano do 18 kopać rowy przeciwczołgowe, które miały 8 metrów szerokości, 3 metry głębokości. Mężczyźni kopali, a kobiety rozgrabiały i ściągały, niwelowały tą ziemię. A bywał pan w Kępnie przed rokiem 51, gdy pan rozpoczął tutaj edukację? W czasie okupacji chodziłem, ponieważ byłem chłopakiem. Mhm. Mama wysyłała mnie do Bangarta po chleb. Bangart to było na Czerwonej, obecnie na Warszawskiej, piekarnia. Chodziłem również po mleko i czasami przychodziliśmy tu jako grupa z Olszowy, bo mieszkałem całą okupację w Olszowie, byliśmy wysiedleni, to przylatywaliśmy do Kępna i pamiętam, kradliśmy czasami pod łabędziem na rogu takie krążki spod piwa do rzucania, tekturowe, które pod kufel piwa się stawiało, bo jak szliśmy w stronę Olszowy, to po drodze się te krążki rzucało. Pamiętam jeszcze takie obrazki z czasu wojny. Na rynku na przykład w czasie wojny był wykopany wielki basen przeciwpożarowy. On był tutaj, gdzie kiedyś PKS był. Mhm. Pamiętam też taką sytuację, kiedy raz byliśmy, to z kościoła wynosili materiały, bo tam, gdzie jest centralna, była wielka szwalnia, szyto mundury dla wojska niemieckiego, a w kościół był magazynem tych materiałów dla wojska niemieckiego, a więc bo to każdy kolor, lotnictwo inaczej, piechota inaczej, nie? Także to takie obrazki pamiętam. No i później już 45 rok, jak przyszła Armia Radziecka, pamiętam dobrze. Także ostatni dzień, Kępno zostało wyzwolone w niedzielę 21 stycznia, natomiast Olszowa została wyzwolona w sobotę, dzień przed, czyli 20. I taki obrazek pamiętam, jak niemieckich dwóch oficerów prowadziło 44 młodych chłopców ze szkoły Jungen. To była szkoła tu pod Bralinem. Tu były dwie szkoły, tam gdzie obecnie Lasek Braliński jest. I oni szli, była godzina 8 rano, to byli w Olszowie i zdążyli dojść ci chłopcy w pełnym uzbrojeniu, z pistoletami, z plecakami, no 15-16 lat, młodzi ludzie. Zdążyli dojść do Świby. Rosjanie wtedy, Armia Radziecka stała na cegielni po Zamczu. O 9 zaczęła się kanonada i strzelali przez do drugiej, bez przerwy. No to w Olszowie wtedy paliło się kilka stodół, bo Niemcy podpalali stodoły, żeby zasłonę dymną zrobić. I o godzinie drugiej gdzieś uspokoiło się to. Około 3 godziny wjechali Rosjanie. No i później jeszcze taki fragment pamiętam, pod wieczór około 4 widziałem, jak rozstrzeliwano Niemców. Na szosie, obok nas, to było na końcu
od strony Świby złapali Rosjanie 6 albo 8 Niemców, rozebrali ich na tej szosie do spodenek i pod koszulek, a było wtedy tyle śniegu, 12 stopni mrozu. I jak ich rozebrali, jeden z Rosjan oddał salwę w górę, ci Niemcy zaczęli uciekać w pola w stronę Kierzna. No oni ich tak puścili na 50 metrów. Pojechali po nich. A to byli żołnierze, czy to byli cywile Niemcy? Żołnierze niemieccy. Żołnierze, bo te mundury, ten strój to ci czerwonoarmiści zabierali jako zdobycz. Jeden uciekł z tych Niemców, ponieważ był bardzo wysportowany i on tak poleciał. Tam były dwa zabudowania w stronę Kierzna, Gruszków i Zejdrów. I on nie został zastrzelony, nie wiadomo, czy się uratował. No jeszcze pamiętam, ale tego rozstrzelania nie widziałem. U sąsiadów był Polak, który wracał z robót i go tam zawierucha zastała akurat w Olszowie. No i on wszedł do sąsiadów i jak Rosjanie weszli, on miał taką zabawkę, taki czołg z hakiem krojcem. I Rosjanie od razu, German, wytargali człowieka na taki okop, bo między Olszową a Świbą były pokopane co tak 100 metrów okopy, bo Niemcy z Panzerfaustów rozwalali czołgi radzieckie, niszczyli. To te okopy były pokopane wzdłuż szosy, tak 15 metrów od szosy i one miały niedużo, z 10-15 metrów długości, dwa wejścia były, no i tego człowieka zastrzelili na tym. I on leżał tak z tym czołgiem, a ja jako dziecko podchodziłem kilka razy, bo mnie ta zabawka intrygowała, ale w domu ojciec mówi, tylko spróbuj, to cię zastrzelą. Także ta zabawka została.